I proszę Państwa, teraz będziemy wykonywać skręt w lewo na ulicy Pienistej, w ulicę Waltera Jankę. Zmiany na skrzyżowaniu powstały, jest obowiązek zatrzymania przed wjazdem, bo mamy ustawiony teraz znak stop, kiedyś było tylko ustąpić. Czyli popatrzmy, przed wjazdem na Waltera Jankę musimy się zatrzymać w miejscu dostatecznej widoczności, tak, bo nie ma wyznaczonego miejsca, wyznaczonej linii. Proszę Państwa, co się zmieniło? Zniknął znak nakazu jazdy w lewo, ale nadal tylko w tym miejscu możemy pojechać w tym samym kierunku, czyli reszta się nie zmieniła. Czyli możemy do skrętu w lewo zająć dowolny pas, tak? I tutaj teraz pokazujemy to tak, jak było przedtem, tak? Popatrzmy, nie ma tego znaku nakazu, czyli kursantka zajęła dowolny pas, tak? Czyli jedzie z środkowego, a skoro z środkowego, to jedzie na środkowy, tak? Żeby było bezpiecznie, czyli cały czas swoim pasem. I zwracam uwagę, wyjeżdżamy ze skrzyżowania i dopiero wtedy zastanawiamy się nad zmianą pasa ruchu. Wyjazd ze skrzyżowania, skrzyżowanie kończy się za przejściem dopiero i wtedy decydujemy o zmianie kierunku, tak? O zmianie pasa ruchu.